Władysław Kośniak-Kamysz. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Lekarz, o czym niektórzy telewizowi mogli się przekonać i przypomnieć sobie ostatnio, poseł Koalicji Polskiej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i być może premier z Krakowa. Starsi słuchacze pewnie pamiętają, że już jeden taki polityk był 16 lat temu, który miał zostać premierem z Krakowa. Wtedy nie wyszło, wyjdzie teraz? No to nie, tą drogą to ówczesne billboardy głosiły o Janie Rokicie, nie zamierzam iść. I ci, którzy się obwołują premierem na plakatach, rzadziej nim zostają. Dzisiaj premierem, który ma problem z większością, jest Mateusz Morawiecki. I moim zdaniem on w najbliższych dniach powinien usiąść do stołu z opozycją. I szczerze, normalnie porozmawiać o Funduszu Odbudowy, o tych naszych propozycjach, o samorządowcach, o ich roli, o komitecie monitorującym, o wyższych wydatkach na dobrą żywność polską, na polskie rolnictwo, dla przedsiębiorców, dla obywateli. I to jest chyba najważniejsza sprawa. Nie wiem, czy to jest realne, nie wiem, czy jest taka wola ze strony premiera. Spytam, czy z pana strony jest wola zostania premierem takim technicznym, o czym no niektórzy już głośno mówią. Jest pan gotów takie wyzwanie podjąć? Opozycja zawsze musi być gotowa do podejmowania decyzji. Jeżeli rząd utraci większość, to trzeba w takiej sytuacji się też odnaleźć. Jest kolejny szczyt pandemiczny, jest przygotowanie Polski do wyjścia z pandemii, do rehabilitacji po-covidowej, tak naprawdę i zdrowotnej, i gospodarczej. Jest sprawa związana właśnie z Funduszem Odbudowy, z pozycją europejską. I to trzeba załatwić i tu się nie ma na co oglądać. My chcemy rozmawiać o Funduszu Odbudowy z rządem, chcemy zagłosować za tym projektem, ale chciałbym, żeby było spełnione nasze warunki, bo to nie kupuje się kota w worku. Panie prezesie, jeszcze wróćmy do wyborów. Ten rząd techniczny, wcześniejsze wybory, to jest wariant w tym roku realny, jak pan myśli? Jest pan politykiem doświadczonym, zna pan wszystkie kuluary. Ktoś musi tę władzę chcieć oddać, a ktoś musi tę władzę chcieć przyjąć. To takie rzeczy, że dzieją się rzadziej zaplanowane, a bardziej czasem może z przypadku, może z biegu okoliczności i wtedy trzeba być w pełnej gotowości. Ja nie sądzę, żeby przedterminowe wybory odbyły się w tym roku. One mogą być w roku przyszłym, ale nie sądzę, żeby były w tym roku. Czyli rząd techniczny w tym roku też raczej w grę nie wchodzi? To wszystko zależy od tego, czy Mateusz Morawiecki potwierdzi zdolność rządzenia w ważnych głosowaniach. Jeżeli tego nie potwierdzi, ostatnie miesiące przynoszą przegrane głosowania przez obóz rządzący, to na pewno inne możliwości się otwierają. Ale dzisiaj sprawa, która jest na stole, są miliardy dla polskich przedsiębiorców, wspólnot samorządowych, rolników, dla służby zdrowia, dla pacjentów właśnie. I to mnie bardziej interesuje niż tylko i wyłącznie jakieś Mnie też to interesuje i do tego wrócimy, ale ta układanka polityczna też myślę dla słuchaczy jest ważna, więc dopytam jeszcze o Hadesję, której taki szkic nakreślił kilka dni temu w Rzeczpospolitej w wywiadzie marszałek Zgorzelski. Czy to jest projekt realny? Z kim naprawdę PSL na ten temat rozmawiał? Ilu polityków ewentualnie jest gotów przejść do takiego tworu? Ilu skusiliście? To nie jest nic nowego, my mówimy o politycznym centrum od dawna, tak naprawdę jeszcze przed wyborami w 2019 roku uważaliśmy, że dwa bloki na wybory, blok liberalno-lewicowy i blok centrowy, który my chcemy współtworzyć, to jest szansa na odniesienie sukcesu wyborczego. I ten blok centrowy powinien opierać się właśnie o te wartości umiarkowanego centrum, chrześcijańskiej demokracji, konserwatyzmu, ale takiego nowoczesnego, nie patrzenia tylko przeszłość, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. To jest możliwe i z różnych stron mogą przyjść tutaj osoby. Tak jak to kto konkretnie, z kim? Ja wiem, tylko że to już jest przeszłość, a teraz w najbliższym czasie. Kto mógłby przejść? Bo na razie większą siłę przeciągania ma po pierwsze Szymon Hołownia, a po drugie w parlamencie Jarosław Gowin. Jego ugrupowanie dziś ma mieć taki specjalny swój, nie wiem jak to nazwać, zjazd, posiedzenie i tam ma kilku polityków, także chyba i z Prawa i Sprawiedliwości, jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, przejść do porozumienia Jarosława Gowina, a nie do Hadesji PSL-u. Dzisiaj to nie są wyścigi. Ja pamiętam, do Nowoczesnej przychodzili kiedyś posłowie, później partia Nowoczesna nigdy nie wystartowała samodzielnie w wyborach, więc i Porozumienie chyba też nigdy jeszcze samodzielnie w wyborach nie startowało. Więc naprawdę dużo spokoju. Ci, którzy dzisiaj się ścigają na transfery, myślę, że robią to na ten użytek dnia dzisiejszego, żeby pokazać, że są jeszcze ważnymi graczami. My robimy swoje, przygotowujemy projekt dla opozycji, nie tylko dla nas, ale dla tej centrowej opozycji na kolejne wybory.
I tu nie chodzi o pojedyncze nazwisko, tu chodzi pewnie o jakiś sposób myślenia. Ale jest, na jedno, pewno jest jedno ważne nazwisko. Jarosława Gowina. A właśnie, to Jarosław Gowin. Jarosława Gowina nie jest nam środowiskiem wrogim. Bo kuszenie Gowina trwa, kusi go i przewodniczący Budka, ale także kusi go i pan, i PSL. Jesteście już po rozmowie? Jest coś na rzeczy? Rzeczywiście jest gotów przyłączyć się do tej kadencji, stworzyć taki blok, o którym pan mówi, razem? Odejść od tego rządu, czy jeszcze nie? My od dawna rozmawiamy. Udało nam się przełożyć wybory i zmienić wybory kopertowe w normalne wybory. I to zrobiliśmy wspólnie właśnie po długich rozmowach z Jarosławem Gowinem, dokładnie rok temu. I ja wierzę w dobrą przyszłość, że ten blok centrowy będzie składał się z tych, którzy właśnie myślą podobnie. A w wielu sprawach gospodarki, ostatnio rozmawiałem o funduszu odbudowy, o naszych postulatach z Jarosławem Gowinem, on widzi potrzebę w tej zmiany, czyli wzmocnienia samorządów, wspólnot lokalnych, zwykłych przedsiębiorców, nie tylko spółek Skarbu Państwa, podobnie jak ja. Więc mamy tutaj wspólnotę. Kuszenie Gowina trwa. Trwa też pewnie kuszenie senatora Libickiego. Pan wczoraj powiedział, że ma nadzieję, że zachowa się przyzwoicie, czyli nie zagłosuje za doktorem Bartłomiejem Wróblewskim, jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich. A ja spytam pana tak, może przyzwoitość to jest trwanie przy zasadach, bo Jan Filip Libicki niejednokrotnie pokazał, że ma te swoje zasady światopoglądowe i jest ten kandydat akurat właśnie mu bliski światopoglądowo, więc może przyzwoitością jest zagłosowanie z jego punktu widzenia za takim, a nie innym kandydatem. Ale to nie jest głosowanie nad ustawą o ochronie życia na przykład, bo tutaj u nas jest zawsze wolna wola, wolny wybór i sumienie jest decydujące. To jest głosowanie za Rzecznikiem Praw Obywatelskich, funkcją, która powinna być niezależna od obozu rządzącego. Bartłomiej Wróblewski nie spełnia podstawowego warunku. On jest uzależniony od obozu rządzącego, bo jest jego częścią i to nie jest też jakiś zarzut. To jest po prostu ocena sytuacji. I jeżeli tego nie akceptujemy takiego sposobu zarządzania państwem, że wszystko ma być skupione w jednych rękach, a dążymy do decentralizacji z jednej strony, do drugiej strony kontroli i wsparcia dla obywateli w walce czasem z opresyjnym aparatem władzy, to musimy postawić na rzecznika, który jest niezależny od obozu władzy, a nie jest częścią obozu władzy. No tylko, że mamy pad. Jeśli Bartłomiej Wróblewski teraz przepadnie, mamy te 3 miesiące, co dalej? Widzi pan takiego w Polsce kandydata, który byłby w stanie połączyć wszystkie dzisiaj ugrupowania polityczne, tak mocno emocjonalnie skłócone ze sobą? Pewnie, że widzę. No to są raczej osoby spoza polityki niż w polityce, bo jak ktoś jest w polityce, no to jest narażony na podział. Jest narażony na to, że musi się po której stronie opowiedzieć. No to Piotr Ikonowicz przepadł. No my za nim zagłosowaliśmy, bo głosujemy na każdego kandydata opozycji. Przepadł niestety też profesor Patyra, który był bardzo dobrym kandydatem. Przepadł profesor Gwiazdowski wcześniej. Przepadła Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, więc tych prób już było bardzo dużo. Ja jestem w stanie zaproponować kandydata, moim zdaniem, który pogodzi wszystkie strony. I to ostatnie podejście, mam nadzieję, że takim sukcesem się zakończy. To słuchamy. Może słuchacze RMF-u będą pierwszymi, którzy to nazwisko poznają. Będzie tak, to mogę obiecać. Pewnie jeszcze nie dziś, no bo szkoda spalić osobę, która ma szansę moim zdaniem, ale troszkę czasu potrzeba najpierw, żeby zakończyć proces, który jest teraz rozpoczęty, czyli w Senacie musi kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego zostać odrzucona, niezaakceptowany ten wybór Sejmu. I ostatnie podejście ja bym próbował i wierzę, że zakończy się sukcesem. Wierzy pan, że Bartłomiej Wróblewski nie uzyska akceptacji Senatu? Wydaje się, że nie uzyska, tak. Ja jestem może nie przekonany, bo lubię mówić o faktach, a nie o przeczuciach i czy analizach z stuprocentową pewnością, ale nie widzę przestrzeni do zaakceptowania urzędującego polityka, niezależnie od jego światopoglądu, na Rzecznika Praw Obywatelskich, urzędującego polityka partii rządzącej. To jeszcze ostatnie krótkie pytanie w tej części radiowej. Społeczny Rzecznik Praw Obywatelskich, bo niektórzy kuszą w ten sposób Piotra Ikonowicza. Ma to jakiś sens? Jest to logiczne czy nie? Dwóch rzeczników. Ja pamiętam taką fundację Rzecznik Praw Rodziców. Ona bardziej była aktywna, jak my rządziliśmy. Później ta aktywność przemieniła się w trochę co innego. Jest funkcja konstytucyjna, ją obsadźmy. A Piotr Ikonowicz niech wypełnia swoją rolę walki o lokatorów, o prawa lokatorów, o pomoc tym, którzy cierpią. I tutaj może liczyć zawsze na nasze wsparcie. Bez ideologii, bez jakichś dogmatów, ale po prostu pomoc drugiemu człowiekowi. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicja Polska. Więcej pytań, więcej tematów, także tych medycznych i tych związanych z ekonomią w internecie. Słuchaczom mówimy dobrego dnia i do zobaczenia i do usłyszenia.
Panie prezesie, tak jak mówiłem na początku, wczoraj część widzów, którzy oglądali pana w TVN24, przypomniało sobie, że jest pan lekarzem, pracuje pan jako wolontariusz, prawda, w szpitalu w Krakowie. Widział pan pewnie wiele. Proszę powiedzieć tak naprawdę, jakie są reakcje, jeśli chodzi o szczepienia ludzi? W internecie jest mnóstwo różnych opinii. Sami medycy też bardzo różnie mówią. Na świecie też bardzo dużo się pisze. To są chwytliwe często hasła. Jak rzeczywiście to wygląda w Polsce? Czy pan sam, gdyby jeszcze raz mógł się zaszczepić, zaszczepiłby się pan szczepionką firmy AstraZeneca albo Johnson & Johnson, czy nie? Zaszczepiłbym się każdą dostępną szczepionką i każda daje dzisiaj ochronę przed zachorowaniem, pewnie nie stuprocentową, ale każda daje gigantyczną ochronę, ogromną ochronę przed ciężkim przebiegiem, a to jest najgorsze w COVID-zie. Tak jak obserwuję to od kilku tygodni już w bardzo bezpośredni sposób na izbie przyjęć, rozpoznając COVID-19, przyjmując pacjentów w stanie, który nie zagraża ich życiu, a później dowiadując się, co się z nimi dzieje na oddziale, jak postępuje choroba, przebieg tej choroby jest tak zaskakujący. Możesz mieć jeden dzień, gdzie czujesz się bardzo dobrze, masz bardzo dobrą saturację, jesteś badany o godzinie 12, a o godzinie 14 w trybie pilnym jest zakładany respirator, jesteś pod respiratorem na wentylacji mechanicznej i nic na to nie wskazywało, że tak piorunujący przebieg będzie. I są przypadki, gdzie bardzo długo osoby leżą właśnie w trudnym, ciężkim stanie i wychodzą z tego. Mhm. Naprawdę jest to choroba tak zaskakująca, jeszcze tak niepoznana przez nas, rodząca też daleko idące skutki pobocz, bo z tym, z czym się spotkaliśmy w tym ostatnim tygodniu, to jest na przykład częste zapalenie płuc, ciężkie, masywne zapalenie płuc u osób, które zakończyły kwarantannę. Przebieg COVID-u nie był taki groźny sam w sobie, ale po kilku dniach od zakończenia kwarantanny czują się coraz gorzej, narasta duszność, narastają właśnie objawy zapalenia płuc i zgłaszają się do szpitala i to też jest ciężki przebieg. Jest bardzo dużo zmian w innych układach, to nie tylko układ oddechowy, to jest układ krążenia, to są zmiany w naszej psychice, jest dużo i depresji, jest tak zwana mgła covidowa, utrata pamięci, przynajmniej w jakimś stopniu zapominanie się, można tak kolokwialnie. I jeszcze dopytam, czy rzeczywiście te szczepionki, o których mówimy, czyli Johnson & Johnson i Astra, są bezpieczne z punktu widzenia pacjenta, z punktu widzenia rodziny? Bo ja wiem, że jak naukowcy mówią, to jest jeden przypadek na ileś tam set tysięcy czy milionów, no tak, ale dla rodziny, która ma taki przypadek zgonu, no to jest ten jeden szczególny, bardzo ważny. To jest zawsze to ryzyko, którego nie potrafimy w medycynie do tej pory wyeliminować wszystkich leków. Każdy lek obarczony jest ryzykiem powikłania również tego najgorszego, czyli zgonu pacjenta. Szczepionka jest lekiem. Jej stosowanie i korzyści populacyjne oczywiście są bezwzględnie dobre, ale zdarzają się przypadki trudne i zdarzają się incydenty zakrzepowe. Sam jeden okazję miałem współuczestniczyć w diagnozowaniu w ostatnich tygodniach. Ale to jest w porównaniu z dobrodziejstwem szczepionki na pewno ciężka cena dla indywidualnego pacjenta, ale jak patrzymy populacyjnie, nie ma alternatywy, nie wrócimy do normalności, nie przeżyjemy tej wojny, nie wygramy tej wojny bez szczepionek, bez powszechnego szczepienia. Jeszcze miesiąc temu... Ja bym się nie oglądał tutaj na firmę, która produkuje szczepionkę. Trochę powiem też jak katolik, źle się stało, że episkopat poddał wątpliwość w ostatnich dniach. Uważam, że to było błędne. Zachęcałem episkopat do tego, żeby zachęcał do szczepionek w grudniu, kiedy naprawdę niewielu z nas się chciało szczepić. Teraz jest z tym dużo lepiej, chętnych jest coraz więcej. Szczególnie 30, 40, 50-latków. Starsze pokolenie, jeszcze widzę osoby ponad 80-letnie, które do nas trafiają. Nie wszystkie są zaszczepione, choć miały już taką możliwość. Jest potrzebna na pewno pomoc rodziny i dotarcie do osób samotnych. To będę zgłaszał ministrowi zdrowia. Jak dotrzeć do osób samotnych, bo one nie zadzwonią, nie wypełnią wniosku w internecie. Musimy do nich dotrzeć z większą skutecznością. A co powie pan ministrowi zdrowia na opinię doktora Grzesiowskiego, który krytykuje ostatnio te punkty szczepień drive-thru, czyli takie samochodowe, że przyjeżdżamy, dostajemy szczepionkę, czekamy trochę, a potem odjeżdżamy. Jego zdaniem to jest niebezpieczne. One są takim trochę chwytem marketingowym, wydaje mi się, bardziej niż realnym działaniem. Najlepiej sprawdzają się duże punkty szczepień, dobrze zorganizowane na halach sportowych na przykład, gdzie jest to
w dużej przestrzeni może tam się zaczepić naprawdę w krótkim czasie bardzo dużo osób. Jak testowanie z samochodu ma sens i miało sens, bo nie niesie ryzyka zakażenia dla innych osób, bo to jest bardzo bezpieczny proces. Nie kontaktujemy się z nikim, wsiadamy do samochodu, podjeżdżamy, mamy robiony wymaz. Tak szczepienie, gdzie musisz poobserwować pacjenta 15 minut. A co się stanie, jak ten pacjent sam prowadzi ten samochód i wyjedzie trochę wcześniej i właśnie dojdzie do jakiegoś incydentu poszczepiennego. Uważam, że to jest dla promocji szczepień dobre, bo pokazujemy z jednej strony, tak, jesteśmy dostępni wszędzie, szczepienki są dostępne wszędzie, robimy wszystko, żeby wam to ułatwić. Ale czy to będzie efektywne, to tu już bym miał wątpliwości. No właśnie, najlepiej albo odporność, ta zbiorowa szybka odporność, prawda, o co apelują i lekarze, i politycy, przynajmniej jakaś ich część, państwa ugrupowanie również, albo jakość. No, wyście nawet chcieli szczepień w aptekach, w punktach medycznych. I to jest właśnie dobre podejście, tak jak w Stanach Zjednoczonych, tak jak we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, szczepi się w aptekach. I to nie tylko na COVID, ale przede wszystkim na grypę. Farmaceuci są do tego gotowi. Nie marnujmy potencjału farmaceutów, którzy uczą się na bardzo trudnych studiach. Ja uważam, że nawet często trudniejszych niż na kierunku lekarskim. A później służą jako osoby podające leki w aptece, bo nie leczące, nie już, to już nie ma tej magii aptekarza, który sporządza lek recepturowy, tylko jest osobą podającą leki w aptece. I ja bym chciał zaangażować w ogóle farmaceutów w cały proces diagnostyczno-leczniczy i to będzie koniecznością przy braku lekarzy. Mamy jeden z najniższych wskaźników w Europie, jak nie najniższy w obecnym momencie wskaźnik lekarzy na tysiąc pacjentów. To nas skłania do tego, żeby szukać nowych rozwiązań. Ja się cieszę z dobrej debaty o ochronie zdrowia w tym tygodniu w Sejmie. I pojechałem prosto de facto z wolontariatu w Izbie Przyjęć na to posiedzenie, żeby zgłosić nasz punkt pod obrady, czyli dyskusja o COVID-zie, o sytuacji szpitali. I jedną rzecz się wspólnie udało zrobić, bo w tym naszym zwariowanym świecie, gdzie niewiele nam się udaje porozumieć między różnymi środowiskami politycznymi, z ministrem Niedzielskim, z całym Sejmem de facto, wszystkimi ugrupowaniami, dogadaliśmy się, że salowe, sanitariusze, którzy tak samo biorą udział w procesie diagnostyczno-leczniczym, są przy tym samym pacjencie covidowym, należy im się wyższe wynagrodzenie, należy się im dodatek covidowy, bo to była jawna niesprawiedliwość, którą ja tak... Ja powiem więcej, takim osobom dodatek należał się od dawna, bo to są osoby, które się bardzo poświęcają, a mają bardzo, bardzo ciężką pracę. Ktoś, kto był kiedyś w szpitalu, to wie, o czym mówimy. Panie prezesie, spytam... Lekarz ma ten dodatek, jak pracuje na COVID-zie, a sanitariusz czy ratownik medyczny jeżdżący w karetce transportowej COVID-owej, ale transportowej, nie ma tego dodatku, czy nie ma właśnie salowa. I udało się chyba, że tą jawną niesprawiedliwość razem, wspólnie przezwyciężymy i zmienimy. Spytam pana jeszcze na koniec tych medycznych tematów jako lekarza i jako polityka, no bo coraz częściej mówi się o tym, że szczyt trzeciej fali już jest troszeczkę za nami. Premier mówi, że w drugim kwartale nawet zaszczepimy 24 miliony osób, tak? Czyli będzie te 24 miliony dawek, tak? Żeby to nie było nieporozumień. Kiedy powinien skończyć się lockdown? Jak pan to widzi? Bo jak dobrze wiemy, wielu Polaków ma już tego wszystkiego naprawdę powyżej dziurek. Na pewno dzisiaj jest mniej przypadków wykrywania koronawirusa, zgłaszania się choćby do Izby Przyjęć z powodu objawów COVID-19, ale jest jeszcze bardzo dużo pacjentów w szpitalach, którzy zostali przyjęci albo przed świętami, albo zaraz po świętach. Są w ciężkim stanie, są na oddziałach intensywnej terapii. Leczenie COVID-u nie trwa jeden dzień, nie trwa dwa czy trzy dni. No to realnie. To często jest kilka tygodni, więc ta trudna sytuacja dla ochrony zdrowia, szczyt nie zachorowań, ale szczyt chorych, liczby chorych, będzie jeszcze utrzymywał się przez 2-3 tygodnie. Mam nadzieję, że po majówce odmrożenie już takie odczuwalne w różnych obszarach życia byłoby możliwe. Szkoły? Bo żłobki już wiemy, że od poniedziałku, a szkoły od kiedy? Tu mam od drugiej fali zawsze duży dylemat ze szkołami. Znam dążenie i dzieciaków, i rodziców, dla mnie bliskich osób, które chcą wracać, no bo to każdy patrzy też, zawsze rozmawia z tymi najbliższymi. U mnie moja siostrzenica też by chciała wrócić do szkoły, od dawna nie była, bo jest w siódmej klasie.
Jej rodzice marzą też o tym i rodzice wielu dzieci, żeby było normalne nauczanie. Ale szkoły przed drugą falą były największym miejscem transmisji. O tym też musimy pamiętać. Tutaj chciałbym usłyszeć zalecenia epidemiologów. Czy nie będzie ryzyka? Jeżeli będzie wyszczepienie na takim poziomie, jak obiecuje premier, to tego ryzyka, to ryzyko będzie dużo mniejsze i wtedy to jest możliwe. No to będziemy się przeglądać. Panie prezesie, na koniec jeszcze ta polityka i fundusz odbudowy, o którym pan zaczął mówić. Ile jest prawdy w tym, że w tym najbliższym tygodniu w Sejmie ten projekt będzie debatowany? Bo we wtorek mamy posiedzenie, jeden dzień. Były zapowiedzi, że to będzie na tym posiedzeniu, które się zakończyło. Jest ta propozycja posiedzenia we wtorek, kilkugodzinnego. Raczej tam będą głosowania poprawek Senatu do ustaw, bo tak, z takim trybem pracy ostatnio mamy do czynienia, że jednodniowe posiedzenie jest po to, żeby podsumować pracę Senatu i głosować nad ustawami, które Senat przeanalizował. Czyli co, do końca kwietnia ten projekt w Sejmie nie będzie? Nie wiem, to chciałbym wiedzieć, powiem szczerze też, bo do tej debaty się trzeba przygotować. Nie chciałbym, żebyśmy byli zaskoczeni, że w poniedziałek wieczór zobaczymy materiał ustawy ratyfikacyjnej, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby w takie hocki-klocki się bawić. A co jeśli nie uda się, tak powiem, przepchnąć tego projektu przez Sejm? Milczy wtedy pan. Poważna sprawa. Polityczne, znaczy to trzeba podzielić na dwie rzeczy. Merytoryczną i polityczną. One nie zawsze idą wspólnie. Politycznie to oznacza moim zdaniem upadek rządu Mateusza Morawieckiego i koniec koalicji Zjednoczonej Prawicy. Merytorycznie, jeżeli się zbierze grupa parlamentarzystów odpowiedzialnych za Polskę, to jest w stanie przedłożyć jeszcze raz ratyfikację i ją przyjąć. Więc nie ryzykujemy zatrzymania tych środków dla Polski, nie ryzykujemy upadku projektu europejskiego. Kiedyś w historii traktat lizboński nie był przyjmowany nie przez parlamentarzystów, ale przez obywateli Irlandii w referendum, a i tak wszedł w życie po chwili refleksji, zmianach, wygraniu tego, co, na czym zależy. Nam zależy na tym, żeby było tam więcej obywatela, wspólnoty lokalnej, przedsiębiorcy prywatnego, niż spółek Skarbu Państwa i takich projektów stricte wyborczych. Czyli gdyby... Część zmian pozytywnych dostrzegam. Na pewno ta nasza presja na konsultacje, rozmowy z samorządowcami zaczęła przynosić efekt. Jeszcze trochę i myślę, że wszystkim będzie na pewno ten projekt dużo lepszy i bardziej sprawny. Czyli gdyby to drugie podejście miało miejsce, to wtedy co, postawicie rządzących pod ścianą i oni przyjmą wszystkie wasze warunki, żeby ten projekt został przegłosowany i przyjęty? Czy wtedy wy nie stawiacie żadnych warunków i ratując poniekąd Polskę, a dokładniej przyszłe pokolenia, głosujecie tak czy inaczej za funduszem odbudowy? To wtedy, jeżeli rząd utraci w tak ważnym głosowaniu większość, to upada po prostu i trzeba formować taką większość w Sejmie, która przeprowadzi ten projekt i myślę, że wtedy o to będzie dużo łatwiej i odpowiedzialność u niektórych polityków też będzie dużo większa. Wyobraża pan sobie takie zamieszanie polityczne teraz w szczycie, czy tuż za szczytem trzeciej fali? Ja widziałem różne dziwne rzeczy, bo zamieszań politycznych w ostatnich miesiącach mamy bardzo dużo i to nie my jesteśmy jako opozycja ich powodem, tylko zamieszanie polityczne jest w obozie rządzącym, bo nie byłoby dyskusji o funduszu odbudowy tak daleko idącej i takich wątpliwości, gdyby jedna z partii tworzących koalicję rządzącą nie mówiła, że to jest zdrada stanu, że to jest utrata suwerenności, że to jest hańba dla Polski podpisanie się pod tym. Ja myślę, że dyskomfort dla premiera Mateusza Morawieckiego jest dzisiaj ogromny. On mówi, ten kto nie zagłosuje za funduszem odbudowy nie jest patriotą. A z drugiej strony w rządzie ma tych, którzy mówią, że ci, którzy podpisali się pod funduszem odbudowy są zdrajcami. To jak można być w jednym rządzie i długo funkcjonować przy takim rozdwojeniu jaźni, jakie następuje? Ja już nie oceniam tej sytuacji, ja ją staram się zdiagnozować, bo inaczej do tego już chyba podchodzić się nie da. To na koniec jeszcze jedno takie trochę osobiste może pytanie, ale też polityczne. Niech się pan na początku jednoznacznie powiedzieć, czy jest pan gotów przyjąć funkcję tego technicznego premiera. To mam teraz pytanie od naszej uroczej słuchaczki, czy jest pan gotowy na wiosnę, jak ona jest, taka jest, widzimy, ponownie zostać tygrysem. A to akurat się nie zmienia i niezależnie jaka jest pora roku, to w tym względzie forma jest dobra. Chciałbym, żeby wiosna trochę nas zaczęła bardziej rozpieszczać niż dzisiaj, jak patrzę za okno i chciałbym, żeby dzieciaki moje wyszły na podwórko
a nie patrzyły przez szybę na padający deszcz. Czyli tygrysem rodzinnym jest pan gotów? To jeszcze dopytam o tego tygrysa, ale politycznego. Czy to również ten wiosenny sezon polityczny? Jest pan gotów wejść w ten sezon jako tygrys? Ja się dużych wyzwań nie boję. Jedne zakończyły się dla mnie sukcesem. Jak formułowałem właśnie Koalicję Polską i nikt w to nie wierzył. Inne są doświadczeniem trudniejszym jak wybory prezydenckie. Ale to wszystko buduje. Ja mam swój bagaż doświadczeń i też nie powiem tak, a niczego się nie boję i tutaj będę chojraczył, napinał muskuły. Ale lubię wyzwania i na pewno tutaj nogi nie odłożę i będę szedł do przodu. To, co teraz robię, powiem szczerze, w szpitalu też daje mi dużą satysfakcję i chyba taki fajny kontakt dla polityka, który jest bardzo potrzebny. Choć pewnie czytał pan komentarze, że wiele osób mówi, że w ten sposób pan się na koronawirusie lansuje. Gdybym się chciał lansować, to bym zrobił podobne działania, które mogłyby przynosić wtedy efekt polityczny w trakcie kampanii prezydenckiej. Ja byłem do tego nawet namawiany. Ale uznałem, że to byłoby wykorzystywanie, po pierwsze, moich kolegów, współpracowników, z którymi mam zaszczyt dzisiaj pracować, niezależnie od moich dobrych intencji, które bym miał, bo to tak by było potraktowane. I nigdy nie chciałem do takiej sytuacji dopuścić. A jeżeli była najgorsza sytuacja, to była trzecia fala pandemii. I zawsze pytany, również przez pana redaktora, czy jestem gotowy pójść do szpitala i zawiesić na kołku politykę? Odpowiadałem tak, że jeżeli będzie taki moment, kiedy każde ręce będą potrzebne i niezbędne, to tak trzeba zrobić. I taki moment był. Był w początku trzeciej fali, w szczycie tej fali przed świętami, w trakcie świąt i zaraz po świętach. I nie informowałem o tym na Facebookach, Twitterach. Nie robiłem sobie selfiaczku. Dopiero i z tego się też bardzo cieszyłem. Ta informacja pokazała się po kilkunastu dniach, jak byłem w szpitalu, więc od kiedy byłem w szpitalu. I tu musimy kończyć, dlatego że za moment na antenie RMF FM Fakty. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie. Życzę dobrego i zdrowego dnia. No jak najwięcej wyleczonych pacjentów, zadowolonych, uśmiechniętych, którzy opuszczają szpital o własnych siłach. Władysław Kosiniak-Kamysz, lekarz, poseł, prezes PSL-u, był naszym gościem. Dziękuję, dobrego i zdrowego dnia. Dziękuję, miłego dnia.